Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy w Redok. Praktycznie skończyliśmy go, wiecie. Pomyślałem sobie jeszcze tak. Dobrze, okej. Tutaj sobie wyłączę telefon, znaczy zablokuję sobie. No to sobie sprawdzam jedną rzecz, ale mniejsza o to. Jak widzicie, zmieniło się bardzo dużo. Mam ten sam patch 1.75, ale na dodatek mam quest packa 4.2 polski i content mod 2.6. Nie wiem, czy tu gdzieś będzie pisać, ale chyba nie będzie pisać, na pewno nie. I chyba, że nic się tutaj chyba nie zmieniło, tak mi się wydaje, wiecie? Ale okej, dobra, zajmijmy się tymi orkami. Jesteśmy w Ardei. Zobaczymy, co tu w ogóle dodali, wiecie? Nie wiem, co tu dodali jeszcze, bo nie patrzyłem w ogóle jeszcze tak na dodatek, powiem wam. Ale też gra, powiem wam, widzicie? Dodali tak, orków z Gothica jedynki, oczywiście z dwójki. Diego ma swoją zbroję cienia, ale też dodali, powiem wam, Beziego, inny jest Bezi jeszcze na dodatek. Bezi jest inny. I też orkoje, powiem wam, dodali fajnie. Ale też, powiem wam, walka jest bardzo trudna z nimi nawet. I też dodali kilka innych osób, oczywiście. A ty kurde, synek! Pięknie dostał. Ale powiem szczerze, że są słabi. Słabi ci, co te orkowie. Bardzo. Właśnie. I chyba tutaj nic nie dodali takiego ciekawego, wiecie? Chyba nic nie dodali takiego, no. Nie, jednak nie. Sobie tu pozmieniam. Ja tak właśnie często robiłem, jak gram jeszcze, wiecie, pierwszy raz. Ja sobie tak robiłem właśnie, że sobie zmieniałem, wiecie, te takie skróty. Okej, dobra, to wiemy już, to widzieliśmy nieraz przecież, co nie. O, jeszcze doświadczenie dostaliśmy. Za ile kolejny poziom? Chyba już nie będzie kolejnego poziomu, co nie? No nie będzie, dobra. Jeszcze raz zacznę właśnie, jak powiedziałem, bo chcę też sobie pozwiedzać tutaj niektóre miejsca, wiecie? Jeszcze tutaj w Ardei. I tak myślę sobie, wiecie co? Że tych wcześniejszych filmów nie będę usuwał, wiecie? Możecie sobie je oglądać, ale ja sobie jeszcze raz zacznę tą grę. Lecz teraz, wiecie, z dodatkami też trochę tu, powiem wam, będzie lagowało, ale wiecie, to normalne jest przecież. Ale to czasami będzie ponad 80 FPS, to dobrze, okej. Dobrze, moi drodzy, teraz sobie popatrzymy tutaj. O, tu jeszcze mamy orka jednego. Ja sobie pobiorę tych rzeczy trochę tutaj. Tu mamy jeszcze strzałę jedno. O, mamy. O, ile strzał tutaj. Zbieramy sobie strzały. Czego by nie zostawić je przecież. Opłaca się zbierać. Zobaczymy, czy uda mi się otworzyć ten kufer. O, widzicie? We wcześniejszych tak chyba nie było. W tamtym. O, widzicie, patrz. Jak to dodali? Czekajcie. Kurde, nie mogę zobaczyć. Aj. Czekajcie, jeszcze raz zobaczymy to. Jest jakiś kufer? Jest. Czekajcie, inaczej to zrobimy. Widzicie? Jak dodali fajnie, kurczę, powiem wam. Fajnie dodali tutaj, powiem wam. Bardzo fajnie. Fajnie, kurczę, bardzo fajnie to dodali, powiem wam, w tym content modzie, o. Tak powiem, wiecie, swoimi słowami. Tam jest jeszcze content mod, wiecie, 2.4 i jeszcze tam jakiś chyba jest. Nie wiem, teraz nie jestem pewny, wiecie, nie jestem pewny, bo nie wiem teraz za bardzo. Zobaczymy, co tu w ogóle dodali, wiecie. Jeszcze tam, wiecie, tam dalej,
połowie gry, albo jeszcze wiecie, w tych kolejnych miastach. Właśnie, wiecie co? Najbardziej mnie ma... najbardziej mnie... właśnie... Znaczy... Źle. Zobaczymy jeszcze co tu ciekawego jest, wiecie, jakie postacie co jeszcze jakieś dodali pewnie. Bo jak właśnie jeszcze przed nagrywaniem zobaczyłem takiego jednego gościa, który się nazywa Tristan właśnie, tak. Tristan, tylko niepotrzebnie zboczyłem z drogi. Tutaj mamy drogę, okej, dobra, wiem, że tu jest Jack. Jack, jesteś Jack? I chyba tylko on jest, co nie? No nie ma nikt, nie ma tych drugich. Oj, co ja robię? O, widzicie, Jack. Ahoj, marynarzu! Masz tu niezły... Tak, ale wiesz, wszędzie... Widziałeś? Niech mnie uchowają niebiosa. A... Co pójdź za... Dobrze, to sobie później zajmiemy się tymi szczurami okrętowymi. Posprzedajemy mu przecież... Oj, nie. Z bełtów... dobra, nie sprzedałem, dobra, okej. Sprzedajemy mu trochę, co nie? Po co mam mi te graty, co nie? Przecież proste i będziemy mieli już prawie 2000, fajnie. Właśnie, wiecie co? Zrobimy tak, nie wiem czy ty masz uszko, Jackuś. Masz uszko, okej, fajnie. Rano pośpimy sobie i wejdziemy na to wieżę. Popatrzymy sobie widoczki, kurczę, jakie tu fajne są w... Oczywiście w tej części, w trzeciej części Gothica. Powiem wam, że pięknie to wygląda wszystko, pięknie. Trochę tu tak słabo widać, ale powiem wam, że pięknie to wygląda, bardzo. Na przykład tutaj fajnie to wygląda, bardzo pięknie, powiem wam. Bardzo, bardzo. Ale też gra płynnie chodzi, powiem wam, przez te dodatki. Bo wiecie, bez tych dodatków gra by się cięła niemiłosiernie, serio. Serio, bo ja tak właśnie kiedyś pamiętam. Chyba grałem nawet, pamiętam kiedyś. A właśnie, jeszcze jedno. Dodali ścierwojad oczywiście z Gothica 2 i 1. I też oczywiście dodali przecież orków. Znaczy wygląd orków, o tak powiem. No orków też może, bo te... A też jeszcze... Jak jest kolejny poziom się wbija, to też to jest... dźwięk chyba z jedynki, tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Bo się, powiem wam, że nie... W tej chwili nie powiem wam, bo nie pamiętam już, jaki to był dźwięk z Gothica 1, jak się dostaje, wiecie, kolejny poziom. A zaraz, może zobaczymy za chwilę. Tu mamy jeszcze jednego orka, który leży, który dead. Ale dobrze, okej. O, ochroniarz przekaza widzę dead. O, tu jeszcze, o, niewolnik z Korinis jeszcze dodali, fajnie, tu powiem wam, dodali, fajnie. Wow! Sam mógłby, daj pogadać w spokoju. Co on tu robi, Angar? Właśnie. W tym problem jest, widzicie? Jest nowa postać. Dodali w tym dodatku, to w ogóle dodali, wiecie? I... się zdziwiłem. Jak jeszcze kiedyś, pamiętam, grałem jeszcze, oj, dawno już. Dawno temu. I się zdziwiłem, dlaczego głosów nie słychać. No, what the fuck, o co kaman, głośniki się popsuły. Ale wiecie, słychać teraz dźwięk przecież, muzyczkę. Wiecie, muzykę taką fajną. Kurczę, fajna. I pomyślałem sobie, no, jeszcze raz wspomnę. Słuchawki mi się psuły, a to je właśnie jednak dodali, tak że... Wiecie, to nowe osoby, dlatego dodatek taki. Znaczy, źle to trochę powiedziałem, bo źle to ująłem. W ogóle to, nie wiem, czy to dalej, właśnie, może im się coś popsuło, wiecie? Nie wiem, nie będę wnikał, bo nie wiem. To tak samo jak było z... Też tak było, pamiętam, jak kiedyś grałem u Gelforda, były chyba 3 misje jeszcze dodatkowe. Dobra, okej, ja sobie to będę pomijał powoli. Okej, dobra, ty tam nic nie masz ciekawego do powiedzenia za bardzo.
Pogadamy później. A ty nie będziesz ze mną gadał. No dobra, okej, okay. Angar nie będzie ze mną gadał. Ale on przecież był w którymś mieście. Przecież... jak to się nazywa? Jeju. Przecież chyba w Bakareszu był, pamiętam. Może on się później przemieni, wiecie, nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, nie pamiętam, wiecie już. Czy on był tutaj, czy on gdzie tam? Nie wiem, nie pamiętam już. Co zrobi? O, widzicie? Też właśnie. O. Powiem wam, że dodali, fajnie tutaj dodali to właśnie takie jeszcze poboczne kwestie, wiecie, do porozmawiania. Fajnie to dodali, powiem wam. I dlatego, szczerze powiem, że jest lepsza gra. Lepiej jest zrobiona gra niż te, niż, wiecie, niż na początku te praktycznie 10 lat temu, jak ta gra wyszedła, znaczy. Dobra, okej, to... Aha, dobra, okej. To też dodali fajnie, powiem wam. O, ochroniarz przekazał, weźmiemy sobie jeszcze kasę. Aha, ty nie mo... Tu już nie mogę nic wziąć, dobra. Nie, w ogóle, fajnie jest w ogóle gra zrobiona jeszcze przez te dodatki, wiecie. Ja mogłem mieć jeszcze jakieś tam dodatki. Nie wiem, czy jest jakiś nowy content mod, wiecie, nie wiem. Trzymaj się. Właśnie. Właśnie, tak myślałem sobie jeszcze. Tak sobie myślałem jeszcze. Ale nie, jednak chyba z tego zrezygnuję na razie. Nie będę nic mówił, co będzie w przyszłości, za kilka dni, wiecie, tak jak wspomniałem kiedyś. Znaczy, tak jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, wiecie. Okej, dobra, sobie porozmawiamy z Gorn. Co z Lesterem? Nie lub... Co się miał... Okej, dobra, i jeszcze z Diegiem. Ale... O, właśnie! Zobaczymy jeszcze... Czy będą jakieś jeszcze poboczne kwestie do porozmawiania właśnie z tym... O, widzicie, jak się gra tnie aż do 20 FPS-ów. What the fuck? Wow. Z 20 iluś do 130. Wow. O, Lester, co ty tu robisz? Co się stało? Idź, szuk... Co? Piraci! Wow, fajnie! Co? A jak sądzisz? Spróbuję się jakoś... Ale chyba się... Tak... Ha, widzicie? Fajnie dodali, powiem wam, fajnie. Kogo by tu miała mama jeszcze? Fatras! What the fuck, co on tu robi? Ale beka. Kurczę. Wszyscy każą mi szukać, kurde, Xardasa. Pokaż mi. Ale beka, fajne. Powiem wam, że... Aha, dobra, ty nie masz... Dobra, nie będę sprzedawał, bo i tak nie masz kasy pewnie. Lardo! Dobra, okej. Lardo, nie pamiętam tego gościa, powiem wam. A, pamiętam, jak jeszcze kiedyś grałem właśnie... chyba z kilka lat temu. Jakoś tak, nie pamiętam już teraz. Dobra, okej, nie, kurde... Nie chcę tam narać, nie chcę nic, kurde, oddawać, moja orkoła zguba jest najlepsza i będzie najlepsza i będzie najlepsza do końca świata. Żartuję, przecież będę zmieniał bronię, przecież. Okej, dobra, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj pójdziemy do Redok. Dobra, okej, fajnie. Powiem wam, że tutaj dodali bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj. Właśnie też dodali na przykład, wiecie, te ścierwojady takie podobne, znaczy... C właśnie wygląd jak w dwójce, wiecie, jakby byłby... Nie mieli dość. Jak no. Były, jak wyglądały. Daj pogadać w spokoju. Diego.
O, widzicie, teraz też może mogę przecież z nim gadać. Wyrusza. O czym tym? Przed ta wiedza musi. Lepiej powod. Dobra, okej. Wow, fajnie! Okej, dobra, pamiętam to. To też... Właśnie nie pamiętam, czy to było w Quest Packu, wiecie? Bo content moto tylko zmienia te, jak to? Wygląd! Widzisz? Jaki problem? I co? O, widzicie? Też dodali tutaj... opcje. Dobra, okej. A, nie mogę z escape'em, dobra. Dobra, ja już gadałem z nimi w pierwszym odcinku, wiecie, z tej gry. Wow! O właśnie, zobaczymy, czy będą... Uważaj na siebie. Okej, dobra, poczekajcie chwilę. Ha, 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 jestem cieniem! O właśnie. Co teraz z nami? Pójdź za... Dobra. Zrobię sobie przerwę. Pogadamy później. Trzymaj się. Najpierw mam... Ej, co jest? What? Jack? Dlaczego nie mogę z Gornem pogadać? Uważaj na siebie. Zrobię sobie przerwę. What? Czyżbym ja musiał sam iść do tego obozu? Uważaj na trochę głupie to jest, powiem wam. Uważaj. Dlaczego nie mogę gadać z Gornem, ej? Tak wiele, do zobaczenia. No dobra, jednak będę musiał sobie sam chyba iść o tej górę dok. Dobra, okej, fajnie. Za to chociaż... O, widzicie? Patrz, jak fajnie wygląda w ogóle to. I gra chodzi właśnie za to płynnie, wiecie? Bardzo mi się to też podoba, nawet dobry plus jest. Ale też to fajnie wygląda, powiem wam wszystko. Bardzo fajnie. O, kolejny. Oj, 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 dostałem. Ajajajaj. Okej, kolejny poziom będzie... O, zaraz, zaraz będzie kolejny odcinek. Odcinek, Boże. Poziom, nie odcinek. Zobaczymy jeszcze, co nas później jeszcze... Przecież nie... Co nas później czeka jeszcze tutaj, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, wiecie? Pomijałem te dialogi, ponieważ ja je już widziałem, wiecie, w pierwszym w pierwszym odcinku przecież. Jak pamiętacie. I trochę ich pominąłem właśnie, żeby... Żebym przeszedł chociaż... te RDE, wiecie, RDE. Wydaje. Dobra, okej, okay. Tutaj też będę pomijał, wiecie, te dialogi. Co do... A... Okej, okay, dobra. Sprawa. Jest tu ktoś nowy dodany. Kurde, jak tu laguje trochę, powiem wam. Niestety. Weteran. Nie chcemy tu. Wow, fajnie. Milicjant, właśnie, pamiętam to. Fajnie wygląda w ogóle to wszystko, fajnie. Bardzo fajnie. Milicjant, fajnie co dodali, powiem wam. Opowiedz to. O właśnie. Najpierw pójdziemy pogadać z nimi, a później będę misję robił, wiecie? Właśnie. Pamiętam to. Tylko przestań się obijać. Javier! A, pamiętam go. Znaczy... Znaczy, Javier to jest... A, na dole. Dobra, okej. Dobrze ci radzę. Okej, pamiętam. Gdzie możesz znaleźć Pera? Nie wiemy, czy można ci... Uuu! Wow, tu też dodali fajnie. Brak ci 75 punktów. What the fuck? Fajnie, kurczę. Jest, powiem wam, mniej tych...
tych rzeczy. Tych, wiecie, tych roślin i tak dalej, tutaj w ogóle... A nie, tu są mięso kopacza. A poczekajcie, ja sobie zerknę na to mięso, czy można... ciemny grzyb... Nie, nie mogę go zjeść. Dobra, okej. I tak tym się nie najem. W ogóle się będzie nie naje. Przecież, ale to fajnie wygląda, kurczę, powiem wam, że zmienili tutaj w ogóle ten... ten wygląd w ogóle tych wszystkich... Tych wszystkich rzeczy ogólnie. A ogólnie to jest tych... Właśnie tych buntowników właśnie, tych strażników. Nie chcemy tu awant. Nazywają się milicjant, a nie buntownik, wiecie. Też fajnie dodali, powiem tutaj, bardzo fajnie. Ja kiedyś pamiętam, chyba grałem... O! Ambitny budownik! Ocie, panie, o kurde. Okej. Albo dzisiaj, wiecie, jeszcze zrobimy... Znaczy, zrobimy, Boże, tylko pogadamy, wiecie? Pogadamy sobie. Aha, ty, z tobą też nie mogę handlować? Łacie, panie, kurde. Trochę głupie to, żółtodziób. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju, dobra, zostawię cię w spokoju. Norris, milicjant, Patrzcie jak Jaivera fajnie, kurczę. Wow. Fajnie. Fajnie dodali, kurczę, fajnie. O właśnie. A więc od tej chwili... Słyszycie dźwięk z dwójki. Albo nie, czekajcie, z jedynki. Powiedz mi więcej. Bo w dwójce inaczej było, pamiętam. A szczerze powiem, że nie pamiętam. nie wiem, nie pamiętam już. Fajnie dodali, powiem wam. Fajnie. Okej, dobra, ja sobie z nim pogadam. Okej, znajdź budownicze poziomie, dobra, w Cape Dan, okej. Nie chcę żadnych... Jak do... I to wszystko. Fajnie dodali, kurczę, bardzo fajnie. He, co powiesz? Okej, dobra, pokonaj Coopera na arenie. Już dostał. Wow! Łacie panie, kurde! Skurczy byku ty! Ale tyś mocny, ja cię kręcę. O kurde, tego nie lubię za bardzo. Oj. Kurczę, powiem wam, że też dodali tutaj energii życiowo mniejszą, wiecie? Kurde! Opuściłeś arenę! Zamknij mordę! Dobrze? Idź na arenę! Jestem chyba idioto na arenie. Ja nie mogę. Jak idę? Kurde! Idioto! Idioto, uspokój się już, dobrze? No jaki debil! Ja cię kręcę. Jesteś taki mocny? Myślisz, że jesteś mocny? Ha, mylisz się. Ale tyś mocny, kurw! Jaki tyś mocny? Ja cię kręcę. No kurde, tego to bym się nie spodziewał, powiem wam. Szczerze. Kurczę, dobry jest. Oj, nie to. Kurde, nie to chciałem. Ale cię zrobiłem w pan... W kuku na muniu. Znaczy w kuku. No ja pierdzielę, kurde, jaki mocny ty jesteś. What the fuck? No ej, bez przesady trochę. Walcz, dasz radę. Wreszcie, kurczę, mocny jest, powiem wam. O, widzi... Właśnie też pamiętam. Pamiętam, w
w tych dodatkach, wiecie, tak ujmę to. Też są różne takie właśnie przepisy. Ojoj. Przepisy. Ale również też są różne takie notatki, wiecie, tak jak na przykład w Gothicu były. Dwójce różne były takie. Ruszajmy. Okej, okay, dobra, Koper dołącza do ciebie. Okej, okay, fajnie. Na twoim nie. Dobra. Czy sto. O, nie. O. O. Nie. Uuu, no nieźle, powiem wam. Dobra, okej, okay, jeszcze pokonam Joeya i pójdziemy oczywiście misję wykonywać przecież, co nie? Co ja tu będę kurczę robił, co nie? Trzeba robić misję. Kurde, mocny jest, powiem wam. A może coś tu, kurde, zmienić trzeba. Poziom trudności. Spróbuję na łatwy wziąć. Zobaczymy, czy... Ojojoj. Czy mi się uda teraz, ale zobaczymy jeszcze, wiecie, bo nie wiem. No jaki debil! Ojoj! Kur... Ja pierdziele! My godness! No nie! Kurde! Fuck! Serio? Jezu, wszyscy się rzucili na mnie! Okej, dobra, zabijecie mnie? To będzie dla ciebie nauczką. Jezu, co ty robisz, Koper? Jezu, Jesus! Jezu, co... Koper, co ty robisz? Ja pierdziele, nie chciałem takiego czegoś zrobić. Pokaż mu. Ja pierdziele. Dobra, ty dadniesz. Wow. No dalej. Pokaż mu. Pięknie, dobrze. Dobrze. Mam nadzieję, że nie zabiję Kopera. Okej. Okay. Nie trzeba mnie było atakować. Nie ma złota. Niepotrzebnie kurczę go. Nie ma tu nic ciekawego. Ej. Mój błąd, wiecie, niepotrzebnie zacząłem go. Znaczy niepotrzebnie zaatakowałem kogoś innego, a nie. Ale mnie łeb boli. No właśnie wiem, że cię boli łeb. Dobra, jeszcze raz pójdziemy zaatakować go. No, what the fuck? Dobra, okej, jeszcze raz powtórzmy tę walkę. Jezu, mój błąd, bo... Przekonamy się, kto jest silniejszy. Nie daj się. Słaby jesteś, kurczę, fajnie. Okej, okay, dobra, daliśmy radę, fajnie. O, tu jeszcze mamy tarczę, sobie weźmiemy, sprzedamy później mu może. Znaczy komuś sprzedamy pewnie. Ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy ile mamy reputację, 10 dopiero, no... Słabo. Słabo trochę, powiem wam. Okej, okay, dobra, sobie zapiszę grę, przecież. Trzeba zapisać, co nie. No dobra, okej. Okay. O, dziękuję. Dziękuję. Masz. Pij sobie, pij. Pij, Koperu. Nie wiemy. Trochę też powiem wam, martwi mnie, że... reputację trzeba mieć wysoko też, z drugiej strony. Ale z drugiej strony trzeba napracować się na to... na te handlowanie właśnie. Też trochę powiem wam... Trochę też to dziwne jest, powiem wam. Troszkę jest to trudności. Ale dobra, okej, okay, dobra moi drodzy. Jeszcze pójdziemy dzisiaj... Mam nadzieję, że pójdę jeszcze zabić te dziki chociaż. Wiecie, i te może... Chociaż jeden obóz orków może mi się uda, ale wątpię. Nie wiem, nic nie chcę obiecywać. Ale szybko się tym zajmiemy przecież, co nie? Szybko się zajmiemy tymi rzeczami. I pewnie... Kurczę, gdzie ty to, Koper, jesteś? Jezu! No chodź tu, padalcu ty, ja pierdzielę. I zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Pewnie skończymy tę misję, co nie? Pewnie te resztę, przecież, co nie? Dobra, Mielsem się przecież uzdrowię, co nie? Przecież... Okej, okay, dobrze.
Okej, okay, dobra, idziemy jeszcze zabić te dziki. Albo jeszcze tylko te dziki zabijemy. O, i... będzie tak w sam raz dobrze. Wow! Wow, fuck! No, co ty? Ej! Parszywą bestię mnie. Wszystkie? Nie, nie wszystkie. Tu jeszcze jeden został chyba, tak. What the fuck? Wy to widzieliście? What? To załatwi. Pięknie, dobra, pięknie. Okay, fajne, ale fajne, powiem też, że dali tutaj te... te mięso właśnie też, wygląd tego mięsa. Przede wszystkim. Fajnie, fajnie. Podoba mi się już ten dodatek, powiem wam. Tylko ta trudność... trudność walki, o, i te reputacje przecież, niestety tak zrobili tutaj w tych, tak jakby w tych dodatkach, można powiedzieć też, znaczy w tych, nie w dodatkach, co ja mówię, Jezu, no mowy też w dodatkach, tak powiem, nie będę inny nazwy przecież zmieniał, dodatki i będzie sam spokój z tym, też trudne jest, powiem wam, bardzo. Ale my damy radę, spokojnie, my damy radę. Zedowca i co? Co tam był? Kto tam był? Coś tu widziałem, a tu mam ziele lecznicze. Wow! Serio? O ja cię, o kurde. Ale tu głupie trochę te zrobili tutaj. Czego trzech orków tylko? Wow, fajnie. Łasiet, nie. Dobre. Dobrze. Zobaczymy, czy orkowie będą się na nas rzucać przecież, nie wiadomo. Wow! Zajmij się, Koper, zajmij się nim! Pięknie, udało się, wow, ledwo, wow! Fajnie. Dobra, daliśmy radę, ledwo. Ale jest, dobra, są pokonani, fajnie, elegancko. Fajnie, dobra, jeszcze tu ktoś został, tu został jeszcze jeden, dobra. Okej, okay, sobie pojemy trochę może pieczonego chrząszcza, zjemy może. Okej, okay, dobra, to daliśmy jeszcze radę z tymi, z orkami, fajnie. Okej. Okay. Kurde, ten, tylko ten ten pieczony chrząszcz mało dodaje żyć troszeczkę. Co jest? Co jest? What? Co jest? What the fuck? Skąd on przylazł? Ten skurczysyn. What the fuck? Ktoś tu jeszcze leci? What the fuck? What? Ja cię kręcę! What the fuck? Ale porąbane! Oh shit! Shit! Widzieliście to? What the fuck? Ale to głupie było. Ale to głupie było. The fuck? Nie udzerę do kardeo. A, dobra, wiem. Okej, myślałem, że... A, on się ten, jak to, jeju, zaplątał się pewnie gdzieś. Kurde, właśnie. Nie pomyślałem, wiecie. Myślałem, że on biegnie, wiecie, skąd? Z tego drugiego obozu. What the fuck? Ale żebym się przestraszył, myślałem, że będą mnie zaraz atakować te wszystkie orkowe jakieś tutaj w Myrtanie. Ale żebym się przestraszył, kurczę, powiem wam, jeju. Ale okej, dobra, poradziłem sobie z nimi jakoś, jak ledwo. Dobra, powiemy przecież im przecież, nie, Brentonowi i temu. Okej, dobra, 30 sztuka, znaczy 30 sztuk za tazysku. Okej, dobra.
Ile mamy reputacji? Dopiero 20, no takie 2 na 10 bym powiedział. Ale dobra, okej, okay, dobrze jest, dobrze jest. Powoli co jakieś... znaczy... Jest dobrze powoli, ale też źle. Bo jeszcze znowu trzeba mieć dużo tej reputacji w pioruny troszeczkę. Ale spokojnie, spokojnie, damy radę. Uhuhu, tu mamy zjadowcę, co nie? Okej, dobra, poradzę sobie. Ale sobie wezmę, dobrze? Nie będziesz miał nic przeciwko, topor. Co tu robi? Ma. A nikt mnie nie pokona, może. Jesteś pewny? Jesteś pewny? Albo jesteś pewny. Albo i nie. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Kurde, on zaraz stanie w piruny ten. O Jezu, jeszcze słuchawki, żem. Jeju. On zaraz stanie, skurczybykolnie. Nie, oto sobie to chcę zużyć. I szybko trzeba będzie spierdzielać. Co? Nie widzieli nic? Idioci, ja pierdzielę. Serio, nic nie widzieli, że go zabiłem na oczach ich? The fuck? Nie widzieli, idioci po prostu, serio. Ja pierdzielę. Beka. Beka po prostu, serio, kurczę, ja cię kręcę. Dobra, okej, okay. Tutaj coś jest, nie ma chyba nic ciekawego. O, ty jarasz się, co nie, jarasz fajką. Co nie? No okej, okay, dobrze. O, kury, kury, kury łażu, kury, kury łażu. Okej, okay, mamy w ogóle jakieś jeszcze chociaż... kula ognia. Zobaczymy, czy... Ile odejmę im. Oh shit, oh shit. O, bo wiecie co? Zrobimy tak. Tak, tak, taka beka będzie z nich. Masz w łeb. Uuuu! Oberwał! O kurde, myślałem, że nie trafię w niego, ale trafiłem. Pięknie. Kurde, ten skuszy napierdziela. Pięknie, udało. Jeszcze zabiłem kurę po drodze. Niepotrzebnie, ale dobra, okej. Okay. Daliśmy radę, pięknie. Ale on bełtów, a nie, myślałem, że powystrzelał dużo bełtów, ale jednak nie. Dobra, gdzie ten work był? Tutaj jest work. Co nie? O, Dragrot, fajnie. Dragroty też są, to powiem, przydatne, bo siłę. Siłę zwiększają też chyba. Czekajcie, teraz sobie sprawdzę. Dragrot. Tak, siła plus jeden właśnie, sobie zużyjemy to nawet. 104 siły mam, fajnie. O, jeszcze wytrzymałość. Mam już 152, fajnie. Okej, dobra, daliśmy radę drugi obóz już wybić, fajnie. A jeszcze jedno, czekajcie, mamy tą misję, w Redok potrzebuję kowala, mam, dobra, to porozmawiam sobie jeszcze z nim. Ale... Okej, kolejny poziom, fajnie. Okej, chodź Cliffie, chodź, chodź, idziemy do Redok, do buntowników, fajnie będzie. Będzie tam dla ciebie fajnie może. Kowalu ty. Kowal, Cliff, Kowal, Kofal, Kowal, Cliff. Kofal, serio. Okej, okay, dobra. Idziesz czy nie idziesz, ty? Chodź tu. O, co za grubas, nie chcę wejść nawet. Lol. czekajcie, ile mamy tych jeszcze przypadki? 9. Jeszcze po drodze damy mu temu, Sebastianowi, temu magowi ognia. Można też się pogubić, powiem wam szczerze. Się mówi tak i tak, ale to jest jednak mag. Właśnie. Ale też można odróżnić tych magów, wiecie? Bo ognia ma czerwoną szatę, a wody to taką niebieską, można powiedzieć też. Okej, dobra, 500 sztuk... What? Serio, tyle złota aż da... What? Fajnie! Tyle złota dali nam masz? No fajnie, fajnie. Fajnie, a ile mamy... reputację mamy 40, no mało, kurde, mało znowuż. Trochę. No ale dobra, powoli już się zwiększa to.
ta reputacja troszeczkę. No ale dobra, okej, okay. W kolejnym odcinku pewnie już pójdziemy do tego. Do... Nie. Do Cape Dan pewnie. Ale nie jestem jeszcze pewny, wiecie, bo jeszcze ile tych misji zostało? Raz... Trzy. A czekajcie, ja sobie zebrałem te bronie. Mam, dobra, mam 5 broni, dobra, okej, okay, fajnie. Dobra, wszystko jest w porządku, okej, okay, idziemy już im dać. Tym wszystkim ludziom. O, Norris, jesteś Norris, fajnie. Okej, okay, mam już 60, fajnie. Nie masz nic do roboty? Mam! Przecież przyprowadziłem cię kowale. Okej, okay, mamy już 70, serio? Ale chyba i tak nie mogę z nimi chyba gadać. A właśnie. Nie, na razie nie. A właśnie, czekajcie. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Nie. Tak i tak. Nie jest. Nie. Ile mamy w ogóle tych punktów? Co? Punkty nauki 52? Jakim cudem? Ty, fajnie! Czekajcie, czekajcie sobie jeszcze. Właśnie. Tyle punktów. Właśnie, kolejno już mamy tą nauczono. Zdolność, fajnie. Tylko kasy brak. Ale dobra, powoli już się zwiększam. Co my tu mamy w ogóle zwiększone? Czekajcie. A, ostrzenie oręża. Okej. O, dobra, to sobie możemy coś tam może sobie zaostrzymy może na przykład to. O, widzicie, to też jest, powiem, bardzo dobre oto. Możemy sobie zwiększać obrażenia właśnie broni. Też dobry pomysł, powiem wam szczerze, bardzo dobry pomysł to jest, też dodali tutaj fajnie. Bo w dwójce takiego czegoś nie było przecież. No nie było, ale twórcy sobie pomyśleli, wiecie, może tak zrobić, może by tak zrobić, wiecie, i dodali te... Ostrzenie orężem właśnie bronie. Bronie właśnie ostrzymy, mniejsza z tym. Tam jedna cholera czy tak. Wow! Serio, za pierwszym razem dead? Dobre! Fajnie. Czekajcie, właśnie, zapisać sobie grę trzeba. Dobra, okej, okay. A czekajcie, ile mamy tych misji jeszcze tutaj? Jedną? Jedną, bo to... tak jakby w Cape Danie, co nie? Aha, i tutaj jeszcze trzeba będzie znaleźć tych znajdź zaginionych przyjaciół, a... Poczekajcie, znaczy Montera. Aha, co słychać u Masona, Gota? A to jest Faring, tak? A Silden jest... Nie ma w Silden żadnych zadań. No dobra. To są takie poboczne jeszcze misje, wiecie? Aha, jeszcze Jack mamy, dobra, Jacka mamy jeszcze trzeba zrobić będzie. A tyle misji zrobione, znaczy trzeba zrobić, no dużo trochę, powiem wam, bardzo dużo. Dobrze, moi drodzy, zostawimy sobie to zadanie oczywiście na kolejny odcinek. I cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!